Londyńska Galeria Whitford chlubi się tym, że odkryła twórczość Kazimierza Zielenkiewicza, znanego pod pseudonimem Kaziel, malarza polskiego zmarłego w Anglii przed 10 laty. Chciałbym porównać ten gwasz Kaziela z 56 roku z obrazem znanego malarza angielskiego Patryka Herona. To piękny obraz Herona. Widać wyraźnie podobieństwa do Kaziela, a namalowany 10 lat później, w roku 1966. Pamiętam wrażenie, jakie wywarły na mnie obrazy Kaziela, kiedy odwiedziłem po raz pierwszy jego studio Weill Brewers w hrabstwie Somerset. Nigdy przedtem nie widziałem tak kompletnego i bogatego zbioru artysty z lat 30. i 40. No, prawie nietknięty i pełny dorobek malarski. Tylko zupełnie wyjątkowo spotyka się tak wspaniałą kolekcję artystów z tych lat. I dlatego tak trudno zorganizować indywidualne wystawy malarzy tego okresu. W wypadku Kaziela okazało się to możliwe. Jego najlepsze obrazy to prace wybitne, powstałe pod wpływem zainteresowań popularnym w latach 30. malarstwem monumentalnym, a także z okresu jego fascynacji malarstwem Picassa, którego twórczość